24 stycznia 1945 roku w wyniku działań wojennych Opole zostało wyzwolone. Miasto, jak zresztą całe ziemie zachodnie, stanęło przed trudnym problemem odbudowy i zagospodarowania powojennych zniszczeń. W wyzwolonym Opolu było zaledwie 200 mieszkańców, a pierwsza ekipa pracowników administracji państwowej przybyła tu 14 marca 1945 roku. Powstało Polskie Starostwo. Przystąpiono do odgruzowywania miasta i uruchomienia pierwszych zakładów. Już w marcu inspektorat szkolny w Opolu podjął decyzję dotyczącą organizacji szkolnictwa średniego na terenie miasta. Na siedzibę szkoły przeznaczono budynki po niemieckim gimnazjum przy ulicy Gosławickiej w Opolu. Zadanie stworzenia tu pierwszego państwowego gimnazjum i liceum w Opolu kuratorium powierzyło magistrowi Franciszkowi Peteli, który już w kwietniu 1945 roku rozpoczął wpisy do szkoły. 3 września 1945 roku powołane zostało do życia państwowe koedukacyjne gimnazjum kupieckie imienia Tadeusza Kościuszki oraz kursy handlowe dla dorosłych. Dyrektorem szkoły został dyplomowany komercjalista Władysław Ziobro. Do klas młodzieżowych przyjęto 86 uczniów, a do szkoły wieczorowej 56 osób. W trakcie roku szkolnego 1945-46 dzięki usilnym staraniom dyrektora Ziobry szkoła przeprowadziła się do nowego obiektu przy ulicy Kościuszki 39, obecny zespół szkół elektrycznych. Do dyspozycji młodzieży oddano 31 sal dydaktycznych, salę gimnastyczną i świetlicę. Tam też 18 czerwca 1946 roku wręczono pierwsze świadectwa absolwentom szkoły. Od 1 września 1946 roku decyzją kuratorium szkoła nosiła już nazwę Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum Handlowego imienia Tadeusza Kościuszki. Ogólna liczba uczniów wzrosła do 358 osób. W związku z potrzebami kadrowymi dynamicznie rozwijającej się gospodarki krajowej w styczniu 1947 roku Ministerstwo Oświaty zarządzeniem przekształca szkołę w państwowe zakłady kształcenia handlowego, a w ich strukturze pojawiają się liceum administracyjne, handlowe, pocztowe i spółdzielcze. Liczba uczniów w tym okresie wzrosła do 584 osób. Rosnące potrzeby kadrowe lokalnych zakładów i instytucji pociągają za sobą kolejną reorganizację szkoły, w wyniku której we wrześniu 1950 roku powstaje Technikum Pocztowe i Trójwydziałowe Technikum Handlowe. W wyniku tych zmian liczba uczniów wzrasta do 1241 osób, a grona pedagogicznego do 56 osób. Przemiany w oświacie doprowadziły do likwidacji państwowych zakładów kształcenia handlowego i powołania w to miejsce 17 sierpnia 1951 roku czterech samodzielnych szkół resortowych. Technikum handlowego z dyrektorem Feliksem Konieczyńskim, technikum finansowe z dyrektorem Edwardem Tomaszewskim, technikum pocztowe z dyrektorem Edmundem Wiesiołkiem i technikum statystyczne z dyrektor Walerią Małachowską. Technika resortowe w latach 1951-57 przekazały Gospodarce Narodowej 1455 absolwentów. W 1957 roku w wyniku kolejnej reformy oświaty zlikwidowano Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego i większość szkół zawodowych podporządkowano Ministerstwu Oświaty. Z połączenia techników handlowego, finansowego i statystycznego utworzono technikum ekonomiczne. Ogólna liczba uczniów wynosiła wówczas 1256 osób, zaś pedagogów 51. W tym też roku przekazano szkole obiekt przy ulicy Kościuszki 43, w którym mieści się do dnia dzisiejszego. Dyrektorem szkoły nominowany został magister Feliks Konieczyński. Lata 50. to burzliwy rozwój szkolnictwa zawodowego, którego celem było przygotowanie kadr dla wielu dziedzin gospodarki i usług. Powstały nowe kierunki i specjalności. Wzrósł wskaźnik nauczania na kierunkach wieczorowych i zaocznych. W roku szkolnym 1960-61 działalność podjęło 21 oddziałów Wydziału Zaocznego Technikum Ekonomicznego praktycznie we wszystkich miastach powiatowych. Opolskie Technikum Ekonomiczne kształciło i dokształcało kadry ekonomiczne w całym województwie opolskim.
Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było uczestnictwo w maju 1960 roku w pokazie gimnastycznym na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu z okazji 15-lecia PRL. Na polecenie ówczesnego pierwszego sekretarza KCPZPR Władysława Gomułki pokaz ten powtórzono na dożynkach centralnych na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie. We wrześniu 1961 roku technikum ekonomiczne podzielone zostało decyzją kuratorium na trzy samodzielne szkoły: technikum ekonomiczne młodzieżowe, technikum ekonomiczne dla pracujących i zasadnicza szkoła zawodowa, która w listopadzie 1965 roku przeniosła się do nowego obiektu przy ulicy Karola Świerczewskiego 4. 17-18 września 1965 roku w ramach obchodów tysiąclecia państwa polskiego odbył się pierwszy zjazd absolwentów Technikum Ekonomicznego z lat 1945-1965. W dniu 28 września 1968 roku Technikum Ekonomiczne otrzymało imię Janka Krasickiego, a Komitet Rodzicielski ufundował sztandar i tablicę pamiątkową. W życiu szkoły doniosłą rolę odegrał również Komitet Rodzicielski, dofinansowując wycieczki szkolne, studniówki, organizując Dzień Nauczyciela. Młodzież szkolna uczestniczyła w licznych rajdach, wycieczkach po Polsce, do NRD i Czechosłowacji. W 1973 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Opolskiego powołało z dniem 1 września Zespół Szkół Ekonomicznych, łącząc wszystkie szkoły w jeden zakład zbiorczy. Dyrektorem został magister Antoni Cięciel, a w skład zespołu weszły Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe Policjalne, Studium Zawodowe i Technikum Ekonomiczne dla Pracujących z Wydziałem Zaocznym. Już wtedy naukę pobierało 1130 uczniów na kierunkach młodzieżowych i 1612 w 41 oddziałach dla pracujących. Kadrę stanowiło 86 nauczycieli. W 1976 roku na stanowisko dyrektora zespołu został powołany magister Ryszard Sakowski. Kolejne zmiany organizacyjne doprowadziły do uruchomienia w 1979 roku zasadniczej szkoły zawodowej. Oprócz procesu nauczania prowadzone były w Zespole Szkół Ekonomicznych różne zajęcia pozalekcyjne. Młodzież rozwijała swoje zainteresowania artystyczne i sportowe. Odbywały się wycieczki i obozy wędrowne.